Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andety, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z The Sims 4, dynastia rodziny Davis. I moi drodzy, z tego co widzę, to Lily Ann już wstała i była w opłakanym stanie, bo chciała jej się bardzo siku i jeść, więc teraz jej się chce tylko jeść. Także moja droga, zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie do lodówki po resztki. I z tego co widzę, gdzie jest nasza Dolly? I zobaczcie, nasza Dolly się odbagowała z pierwszego odcinka, także pies, proszę bardzo, już jest ruchomy i działa normalnie, w sensie już żyje, już się nie baguje na dole, także bardzo się z tego cieszę. I tak, z tego co widzę, to wszyscy śpią, Sofia z Richim sobie śpią. O, widzę, że patrzcie, jaki nagle rozbiegany piesek, no aż cudownie, dobrze. Na którą to moja droga do pracy? Na 17, okej. Okay. Richard na 9, ten ma dopiero w środę, to ja wiem. A Lily Ann za 2 godziny. Okej, tylko że ona jest w ciąży, ale to chyba może iść normalnie do pracy, tak mi się wydaje. Dobra. Aha, widzę, że Richie wstał i już też umiera z głodu. Chodź, mój drogi, weź sobie jakieś resztki. Ale nie, poczekaj, zanim resztki, to może byś sobie skorzystał, bo widzę, że też turbo bardzo chce dzisiaj siku. Potem sobie skorzystaj i już. Ja zobaczę, jak tam masz ogródek. No niby jest, ale to tak... Nic tu się, słuchajcie... specjalnego z nim nie dzieje, nic nam nie urosło. Mamy porę roku jesień, mamy teraz też jesień, więc tak jak powiedziałem, jest to idealny czas, żeby to sobie wszystko rosło i kwitło. A czekajcie, gdzie to jeszcze? Tu były drzewa chyba, prawda? Tak, tu była jabłoń, okej. I też nic nie trzeba podlewać, dobra. To mam nadzieję, że wiecie, że też na tych warzywach, owocach się trochę odkujemy finansowo, bo no, powiem wam szczerze, że jest grubo. Oho, Leo, widzę, że wstał. A Lily Ann, idziesz normalnie do pracy. Leo wstał i co? I też jest głodny. Co wy wszyscy głodni jesteście? Weź sobie prysznic najpierw, potem sobie skorzystaj. Bo i tak masz wolne, więc do pracy się nie musisz spieszyć, mój drogi. I weź sobie, proszę bardzo, resztki. Sofia, jak tam? Sofia śpi, ona, słuchajcie, ogródek robiła w poprzednim odcinku bardzo, bardzo długo. Więc jest to wytłumaczone, niech sobie trochę pośpi i niech sobie odeśpi na spokojnie. Dobra, Richie jak tam? Richie bierze tosta. Okej. Okay. I ten jego, słuchajcie, tatuaż. Jest kotwica! Jest kotwica! Co się dzieje, Maddie? Widzę, że Maddie chyba jest... Maddie. Dolly! Maddie, mamy u ptaków, to są wasi sąsiedzi! Prawie. Ona chyba jest biedna taka... Nie wiem... Zlew ją przeraża? Boziu, poczekaj. Tutaj już cię... Twoja pancia wytortoli. Poczekaj, przyjazne. Odsapnij sobie, o. Czy ona właśnie przerwała siku, żeby pobiec do pieska? No to jest kochane. Słuchajcie, jestem ciekawy rachunków na tej parceli. Mam nadzieję, że tutaj akurat nie będą wysokie, bo nas na to nie stać. Opłata za... Słucham? Ej, no o co chodzi? Skąd takie rachunki wielkie? Czy oni coś poprawili? Wiem, że był update kilka dni temu. Nie wiem, co on wnosił, ale The Sims 4 się aktualizowało. Słuchajcie, to widzę, że... To mamy 1200 zapłaty. To już nie jest 500, tak jak w ptakach, bo w ptakach cały czas mamy po 500. To jest hit. Nie wiem, może coś się pozmieniało. Dobra, ja sobie to... Gdzie tu jest ta zmywarka? Gdzieś to jest, poczekajcie, o. Tak, Richie do pracy za godzinę. Richardzie, proszę sprzątnąć to. Możesz sobie wziąć kąpiel, pozwalam ci. Wykąp się. A ten co? Leo, dlaczego ty tak długo się kąpiesz? Poczekajcie, oni podostawali słuchawki chyba wszyscy. Nie, Sofia nie. Ale ty dostałeś, więc możemy to sprzedać. Nie mogę tego sprzedać? No, przepraszam bardzo. Dlaczego nie mogę tego sprzedać? Ja bym chciał to sprzedać. Myślałem, że będziemy mieć jakieś hajsy. Tutaj się liczy każdy simoleon. No dobrze, to jak nie, to nie. Sofia, ty w sumie jesteś już wyspana, ale jest 8. Dobra, śpi jeszcze. Śpi, ty potrzebujesz snu. Do pracy masz dopiero na 17, także na spokojnie. Jak tam Lily Ann? Aha, ty sobie... O Boziu, ty tutaj sobie z Dolly. Boziu, na spiecho. Przyjazne. Rozwesel. Daj przysmak.
A, ty jesteś spóźniona do pracy, tak generalnie. O Boziu, ale ty do pracy byś mogła pójść, wiesz? Bo mimo wszystko jednak chciałbym, żebyś pracowała. Dobra, zostaw już piecha i do pracy. Lecisz, moja droga. Idziesz jako pierwsza z całego tutaj rodu, klanu Davisów. Już, i idź i pracuj. Pracuj ciężko, może byś miała awans, czy ty... No nie wiem, bo tych dokumentów sądowych nie złożyliśmy. Zobaczymy. Aha, Leo sobie siedzi i wcina przed... Ale możesz już oglądać ten kanał, wiesz co? Weź włączę sobie coś i niech ci leci w tle. Ło, Richie! A no tak, bo on jest asystentem menadżera. Ło, Richie! I w ogóle ma te poziomy powbijane, wypełnianie raporty też ma prawie skończone w 100%. No powiem szczerze, że takiego wdzianka to się po Richiem nie spodziewałem! Idź, Richard, idź. Pracuj. Leo dopiero w środę. A nie! Sorry, jutro o 9:00, także okej. Okay. A Sofia sobie jeszcze śpi. No jest, dobra, ona wytrzyma z tym głodem. Niech sobie do końca, słuchajcie, ja jej nie będę budził. Ona siedziała naprawdę do późna w ogrodzie, jak już wszyscy spali, to ona jeszcze tam się katurlała i jeszcze podlewała i wszystko robiła, więc bez sensu w ogóle. Dobrze, a czy ty coś potrzebujesz? Drugi poziom, charyzmy potrzebujesz. Okej, okay, to wiesz co, może nie w łazience. Czy mamy jakieś takie lustro gdzieś? Tak po prostu. W sypialni jest lustro, tak po prostu. Poczekajcie. Ojej, ażem zawirował tu. To jak skończysz, co ty, co tu Maddie, co? Maddie, znowu Maddie. Doli. Ćwicz przemowy, bo potrzebujesz drugiego poziomu charyzmy. A ty masz! Ale to i tak sobie poćwicz. Ja myślę, że to i tak nam dobrze O, brudne pieniądze. Przeglądając raporty wydatków, Richard natrafia na dziwne nieprawidłowości. Coś tu się mocno nie zgadza. Po dokładniejszym zbadaniu sprawy odkrywa, że spore sumy finansów firmowych Simoleonów trafiają na zagadkowe konta należące do członków zarządu. Richard nie wypracował sobie jeszcze ugruntowanej pozycji w firmie, ale to wygląda na sprawę, którą należy zgłosić władzom. Co powinien zrobić? No bez sensu. Richard zyska sławę i reputację, ale straci pracę. Ale my tej pracy potrzebujemy. Jezu, słuchajcie, co ja mam? Dobra, to raz przymkniemy oko. Jeżeli to się pojawi drugi raz, to po prostu zgłosimy tą sprawę władzom. Bo naprawdę, oni są teraz na skraju bankructwa, moi drodzy, i oni potrzebują hajsu, chociaż to też nie jest takie super sprawiedliwe, nie podoba mi się to. Charakterystyka smakosza. Dobra. Wstała Sofia. No cześć. Dobra, moja droga, ty byś chciała jeść. Weź sobie jakieś resztki. No ja wiem. Starość, nie radość, młodość, nie wieczność, nie? Tak to bywa. Dobra, młody ćwiczy tutaj charyzmę sobie. Okej, okay, czekajcie, ja sobie zobaczę, czy te grządki... Sofia, ty chyba nic nie musisz robić, czy nie musisz? Nie musisz nic robić z tymi grządkami. No to dobrze. To ja się bardzo cieszę w takim razie. O, Doli sobie na kanapie. Jak ona jest w ogóle cudowna. Kocham tego pudelka. A co z tym telewizor? Oglądaj telewizję. Ja to wywalę od razu. Do... zmywary. O! Działa. I ja tu chciałem tą kanapę postawić jeszcze. Kurczę, tylko że też nas, mówię, nie stać. Musimy poczekać, aż wszyscy będą po pracy i przyniosą wypłaty. Aha, drugi poziom umiejętności komendowych potrzebujesz, moja droga. Dobra. To w takim razie... pisz dowcipy. To będziemy pisać dowcipy w takim razie, no bo co? Więcej opcji. Tam było pisz dowcipy. O, zrobimy sobie to tak. I z tego, co widzę generalnie, to Sofia chyba zarabia najwięcej. 40, 23. Tu jest różnie, to zależy, wiecie, od zlecenia u Leo. No i Lily zarabia 15, więc tak, no. Ale ważne, że wiecie, że będzie budżet domowy trochę większy dzisiaj, już na szczęście. Okej. Okay.
zostaw telewizor i idź do tego komputera. Ona tak, widzicie, jak taka damulka chodzi. Co tam się dzieje, Dolly? No nie pójdziemy teraz na to, bo pada. Może, a może by z tą Leo w sumie wyszedł? Czy on tam sobie gada? A wiesz co, skończ już gadać. I... opieka... co się stało? Chodź. O, widzę, że... wow, Sofia, ty już masz tyle rozwiniętych tych dowcipów? Naprawdę? Okej. Okay. No dobra. A Boże, na kogo? Nie, nie patrzę na nią. Patrzcie, no. Komediowe tutaj. Oh. Co ja tam zobaczyłem? Nie rozumiem. O Boże, dlaczego ty jesteś smutny, pieśku? Poczekajcie. Przyjazne, daj przysmak. Przyjazne, pochwal. Przyjazne, rozwesel. Przyjazne, zaproponuj przyjaźń i jeszcze mógłbyś się z nią pobawić w sumie. O, baw się. No buzia. Sofia, czy ty masz ten punkt, czy nie? Tak, mamy to, więc mamy teoretycznie wszystko do pracy wypełnione. Pisanie dowcipów, ćwiczenie muzyki. Okej. Bo niech on sobie pisze, bo chyba też jej zabawa rośnie od tego, czy... nie, zabawa jej nie rośnie, patrzcie. A już myślałem. Dobra, chodź tu jeszcze. Daj jej jeszcze jeden przysmak i pójdźcie na spacer sobie. Wyprowadź... średni spacer. Pewnie zaraz po całym Windenburgu się przejdą, zając ich. No, lecisz. O, w płaszcz się ubrał. Tyłem? Dlaczego wylazłeś tyłem? O tyle dobrze, że się chociaż kałuża nie zrobiła pod samymi drzwiami, pod samym, wiecie, wyjściem. Bo przecież wyrżnął orła. O, a co tu? To jest jakiś plon. Słuchajcie, możemy coś zebrać. I może będzie jakaś kasa z tego. Sofia, zapraszam serdecznie. Zbierz cały plon. No, skoro już koło nas rośnie, to przecież sobie nie odmówimy tego. Jak zbierzesz plon, to możesz potem się załatwić tutaj i w sumie weź sobie kombinez... o nie, dobra, nie stać, z bąbelkami. Okej, okay, zebrałaś to? Serio, 9. Sprzedajmy te banany, bo to kiedy też... no jest to jeszcze nie da, bo to sprzedajmy na razie. 67 simoleonów, moi drodzy, mamy. A gdzie rachunki? Jak tam Leo? Aha, tutaj jesteś, okej. Okay. Nie no, nie kąpię, tylko czekajcie. No dobra, to niech sobie spacerują. Trudno, no jest deszcz, ale nic z tym nie zrobimy. Tak, Sofia sobie bierze kąpiel w wannie z bąbelkami. Niech się troszkę, słuchajcie, zrelaksuje. I może niech to wcipy tutaj sobie jeszcze trochę popiszę. O. No ja jestem ciekawy, słuchajcie, może wy wiecie, dlaczego jest tak, że... mamy nagle 1200. To się faktycznie pozmieniało w końcu i każda parcela ma jakby inny czynsz? Czy nie wiem od czego, czy może od... chociaż nie wiem, może to może teraz w ptakach, chociaż nie wiem. Kurczę, powiem wam szczerze, że nie wiem. Czekam na wasze komentarze, bo wy pewnie wiecie wszystko. I będzie mi miło, jak napiszecie. Moja droga, co cię w tej wannie, czy to bąbelki cię tak rozbawiły? Ojej, ta biedna cała, tutaj patrzcie, co się dzieje. Do 17, a Richard? Też do 17, to oni wrócą razem. Natomiast Sofia wychodzi na 17 i będzie o 23? O kurcze. To nieźle.
Myślałem, że ona będzie krócej, słuchajcie, pracowała. A tu takie kwiatki. No dobrze, gdzie ty, Leo, gdzie ty jesteś w ogóle z tym? Dobrze, wróć do domu. No, bo już wystarczy. Przecież jest biedna, cały nasz pies jest przemoczony. Chryste, panie. Kto tam idzie? Bako Yang. Koni-chan. Ale generalnie powiem wam szczerze, że okolica tutaj tego naszego domu jest bardzo ładna. Tu mamy kogoś po sąsiedztwie. Nie wiem, kto mieszka jeszcze. Jeszcze się chyba nie zapoznaliśmy, a może się już zapoznaliśmy, nie mam pojęcia. Ale generalnie jest ładnie. O, co ty już? Nieprzyjemnie mogę. No, wybacz, przepraszam, ale ktoś z psem musi wyjść, a niestety Sofia musi się zająć pracą, także padł na ciebie tym razem. O. Podejdź tu. No, już weź tą smycz. I zawołaj Maddie. Dolly. Maddie Dolly. Ona powinna mieć, słuchajcie, dwa imiona. Maddie Dolly. Naprawdę, byłoby mi znacznie prościej. Wy tu macie chyba daszek, prawda, czy nie? No, więc tu już nawet, jeżeli coś tu nie będzie padało... Czy ty wejdziesz? Masz piechu, kochany? Dobra, podejdź tu. O, idzie, Boziu. Takie to przemoknięte, takie to zmoknięte. Jak tam Sofia? Dobrze, ćwicz, ćwicz. Ćwicz, ćwicz, moja droga. Ty się generalnie możesz przebrać. I weź coś ugotuj. Aha, wyrzuć zepsute jedzenie, to po pierwsze. Po drugie, ugotuj, bo ty chyba masz tam wyższy... A nie, nie masz. Trudno, to zrobimy pierogi z warzywami. Na przyjęcie, dla wszystkich. No nie, Dolly nie lubi komputera, w sensie boi się. W sumie z 15, to akurat zrobisz obiad, to może jeszcze się Sofia załapie. Chociaż trochę jej zabawa spada, to zostaw to, moja droga. Oglądaj sobie kanał... komediowy, o! I bardzo dobrze. Co się wydarzyło? A kręci tą michą, kręci! Tak, podoba się czat. To niech ci się trochę zabawa napełni, żebyś potem nie wróciła z pracy jakaś mega zła i sfrustrowana, że o, praca. No, no już, Dolly. Co jest, pieśku mój? Aż mi się serduszko tak płacze, bo ona tak sobie tutaj zawodzi, tak sobie skamle i miauczy. I miauczy, tak. Tak, Maćku, miauczy. Hopsni sobie na... O, widzisz? Sim nie wykonał żadnych interakcji z Simem przez... Jak to? Nieprawda! Każdy wykonał interakcję. Znaczy, no może nie do końca, ale... O! Są pierożki. Sofia, to zapraszam do stołu. Weź sobie porcję. Tu sobie też weź porcję. Może zdążycie jeszcze wspólny posiłek zjeść. O! I zaraz przyjdzie Lily N, która... Okej! Okay. Mniej więcej się ogarnęła w pracy. Ale jak wrócisz to zjedz i Richard tak... Ojej, nie chce się siku, bardzo. Co? Skorzystaj sobie. O! Mamy... Okej. Okay. 135 od Lily N i 184 od Richarda. No słuchajcie, kokosów nie ma. Ale początki zawsze są trudne. Ja myślę, że tutaj już nasza kochana Sofia powinna iść do pracy. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrze, jak sobie zjesz, to potem możesz romantyczne, pocałuj. Co ci się nie po... Serio? W sensie, że co, że toaleta zła, że B? Przecież, patrzcie, jedno działa bez kodu. Moment, czekaj. Richie, chodź tu. Przecież Sofia korzystała, co ty mnie oszukujesz tu? Skorzystaj. No! Ale on... A on nie chciał się... Nie, co? Nieważne. Weź porcję. Wszyscy siedzą... A wy możecie, nie wiem, pogadać coś? Ten? Czy tak będzie taka cisza?
Oh my gosh, słuchajcie, siedzą jak w jakimś rodzinnym grobowcu. Tak. A Richard oczywiście je w kuchni. Nie no, pięknie w ogóle, dobra, zostaw to, bo już jest spóźniony do pracy pół godziny. Już, Sofia, proszę bardzo. Damy jako resztki, to niech będzie, o. Leo posprząta, no. Poszłaś, dobra, to... Pocałuj, okej. Pracuj ciężko. Co tam było jeszcze? Gawędź z celebrytami. No dobrze. Ale widzę, że towarzystwo jej bardzo rośnie. Głosowanie zamknięte, nawet nie zdążyliśmy zagłosować. No wiecie co? No trudno. Zostaw komputer. A tu jeszcze je, ale możesz sobie tu podejść, chodź. Podejdź tu. No. Trzeba się przywitać ze swoim mężem. Nie ma tak. Witaj się. O, widzisz, przyjazne. Obejmij czule. Ożywiona rozmowa, o. Richie, a czy ty byś mógł się przy okazji... Nie, zostaw, poczekaj, przebierz się, please. Stroje, przecież nie będziesz łaził w domu w garniaku firmowym. No i jeszcze czego. Sprzątnij to i oglądaj telewizję. Proszę bardzo. Lilian widzę... Ojej, flirciarska i... Biedna jej spadła higiena na maksa już. Tak, skończysz brać kąpiel, to skorzystaj sobie... Czemu ty masz chcieć wymiotować? Excuse me. Co to było? Aha. Z bąbelkami się wykąp w takim razie, bo widzę, że nie poszło nam tak jak trzeba. I oglądaj aktualny kanał. Proszę się ładnie wykąpać. A ten gdzie polazł? A do góry. Poszedł czyścić. No patrzcie jaki porządny. To jak skończysz czyścić, to przy okazji sobie skorzystaj. I może dołącz do wszystkich. Zróbcie sobie prawie rodzinny wieczór, bo niestety, ale Sofia pracuje i mam wrażenie, że ona po prostu przyniesie największą jakby gotówkę. Czy rachunki przy... Nie, czekajcie, rachunki nie przyszły. To dobrze w sumie. To w sumie dobrze. Bo jakby nie patrzeć, to na razie nas nie stać. No i jakby był komornik potem, to byłoby ciężko. Nie ukrywajmy, kochani. Ty masz chyba pierwszy trymestr, tak? Nie, czekajcie. Trzeci trymestr za 22 godziny. Jezu, to już? Tak szybko? O kurczę. To tam widzę, że się u niej dzieje szybko to jakoś. Dobra, wyłaź tej wanny już. Babo. Aha, na fotelu. Nie mogłaś koło męża usiąść, naprawdę? Czy ona przysypia? I jeszcze nasz pudel idzie, Boże, Doli, nasza kochana! Dobra, pytanie jest takie, czy jutro do pracy... Aha, czyli Lili pracuje od poniedziałku do piątku. Tutaj Sofia to wtorek, środa ma wolne. Ten też ma wtorek... Ojej. Ten też pracuje od poniedziałku do piątku. No tu bywa różnie, moi drodzy, to już wiemy, także no niestety... nie. Chyba, że moglibyśmy mu tą karierę zmienić na coś innego. Tak myślę. Chyba, że pójdzie raz, zarobi dużo kasy i będzie super. A potem w razie czego pomyślimy nad czymś nowym. Wiecie? Tak mi się wydaje, że to będzie super pomysł. Widzę, że tutaj teść z zięciem zawiązują więzy rodzinne bardzo dobrze. No to dobrze, to w sumie słuchajcie, jak sobie siedzą. Gdybyś już mogła pójść spać, bo coś mega... Chociaż nie, poczekajcie, niech się też zabawa trochę napełni, bo nie ukrywajmy, że jest bardzo zestresowana tym wszystkim. Ciąża, praca, nowe miejsce, nowy dom, nowy pokój. Prawie nowy mąż. Dobra, wystarczy ci. Jest 20... Dobra, do spanka, moja droga. Ty się musisz o siebie dbać. Nie ma to tamto. W sumie wszyscy mogliby pójść spać. Poczekaj, Richie, weź sobie prysznic. I w sumie... Też możesz pójść spać, a Leo? A Leo się wykąpie na dole, w takim razie. Także proszę bardzo, skorzystaj sobie z wanny z bąbelkami. O! Jak się w ogóle Dory popatrzyła, jak on sobie szedł? No hit!
jak sobie skorzystasz już, to myślę, że możesz pójść i również spać. No, także moi drodzy, kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Lewkie kiski Besowski. Czekam na komentarze odnośnie tych rachunków, czy to każda parcela ma teraz inaczej, czy jak to jest rozwiązane, bo ja tego pojęcia nie mam. Natomiast mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Lewkie kiski Besowski. Buziakuję was bardzo mocno i serdecznie. Trzymajcie się, cześć. No i pa, pa!